Pracę nad płaskorzeźbą zaczynamy od wybrania wzoru. Jak wybierzemy ten wzór, przenosimy go sobie na deskę za pomocą kalki technicznej. Deskę mamy tutaj przygotowaną z drewna lipowego. Przykładamy kalkę, przykładamy wzór, no i zaczynamy go odrysowywać. No i zaczynamy. Bierzemy, mam taki pobijak okrągły, pobijak, czyli młotek do rzeźbienia, do używania dłut, do pobijania dłut. Obrys zaczynamy od tego, że nie rzeźbimy pionowo, nie rzeźbimy w stronę rzeźby, tylko staramy się rzeźbić pod lekkim kątem od jakby tej części, która zostaje wyżej. No jak mamy to znaleziony ten łuk, no to możemy się wbić. Wbijamy się kawałek i przechodzimy dalej. W momencie, kiedy wbijamy dłuto, nie robimy w ten sposób, że wyrywamy jakby ten wiórek. Staramy się tego nie robić, tylko wyciągamy. I potem kontrującym ruchem odcinamy. Nie robimy dłutem też do siebie, gdyż można się skaleczyć. Zawsze staramy się drugą ręką sobie zapierać, czyli nie w ten sposób i coś tutaj robimy drugą ręką, tylko staramy się zawsze tutaj zapierać, żeby nam to nie uciekło. Zaczynamy sobie zaoblać te kształty. Zaczniemy od papieru 80 i zaczynamy zaoblać te nasze kształty. Będziemy się starać to jak najbardziej wyszlifować. Staramy się zawsze szlifować w tym miejscu, w którym akurat jesteśmy, żeby nie robić całą dużą płaszczyzną,